Ja miałam stały kontakt z Anią Walentynowicz i albo Ania przyjeżdżała do mnie, ale najczęściej to ja jeździłam. Warszawa, Gdańsk i działaliśmy. I pamiętam, że Ania przyjechała do mnie. Miała być przywieziona tablica stoczniowców. Ania przyjechała pociągiem, z pociągu od razu do mnie przyszła. Natomiast ktoś inny wiózł tę tablicę, chyba nawet dzień wcześniej przyjechał, ale nie wiem, gdzie się ta osoba, jakiś pan, który, czy dwóch nawet pan, w każdym razie nie wiem, czy autem przyjechali, no przypuszczam, że mogli samochodem przyjechać i przywieźli, ale to niezależnie od Ani, dlatego, że chodziło tutaj o bezpieczeństwo i żeby cała akcja się udała. I Ania przyjechała do mnie późnym wieczorem i u mnie byli znajomi, ten Wiesiek Rajski z telewizji, takiego kolegi, który kiedyś się ukryłam nawet u nich w superjednostce, oni mieszkali w superjednostki, kuzyn, no, a to były chyba imieniny czy urodziny jednego z nich i ten Marek Słowiński, który był dosyć chory, mówi, no już nie będziecie tutaj siedzieć, bo muszę się położyć, zażyć leki, to idźcie do Teresy. Ja mieszkałam piętro wyżej i poszliśmy do mnie i tam siedzieliśmy, no i jak to panowie, którzy trochę wypili, to tam dosyć głośno rozmawiali, żartowaliśmy i nagle dzwonek do drzwi i przyjechała do mnie Ania Walentynowicz. Jak zobaczyli Anię Walentynowicz, to no, byli pełni podziwu, bo Ania była taką ikoną, więc zaczęli ją po rękach całować. Ten jeden z nich klęknął nawet, pani Aniu, pani Aniu. No i ja jej mówię, słuchajcie, Ania przyjechała, wobec tego idźcie już do domu. I Ania mi w nocy mówi, wiesz, że ja już o tym wiedziałam, że ta tablica ma być za dwa dni wmurowana. I przyjechałam, więc dalej już to organizowaliśmy, całą akcję. I rano przyszedł do mnie Andrzej przeprosić Anię za to, że może się źle zachował, bo oni faktycznie no, klęczeli przed Anią i całowali Anię po rękach. Że jest pani ikoną, jest same ochy i achy na temat Ani wykrzykiwali. I Andrzej przyszedł przeprosić, czy przypadkiem nie obraziła się Ania, że oni się tak zachowywali, ale naprawdę są pełni podziwu. I w pewnym momencie do mnie przychodzi sąsiadka. Ja mówię, pani Mario, proszę wejść, proszę. A ona, nie. I mnie wywołuje takim gestem. Ja wyszłam na korytarz, a ona mówi, niech pani wejdzie do domu, do mnie. Ja poszłam i to tak musiałam przejść kawałeczek korytarzem i wejść na piętro wyżej, na 9. piętro. I ona mi, pani Teresa, proszę wykręcić jakikolwiek numer w telefonie oprócz zera. Ja wykręcam jakiś tam numer i teraz słyszę, jak Andrzej rozmawia z Anią. Tak, jakbym obok nich siedziała. Szok niesamowity. Pani Maria mówi, pani Teresa, i to tak od 2 czy 3 miesięcy. Chcemy gdzieś dzwonić, słyszymy, telewizor chodzi, woda leci w kranie, garnki brzęczą, no, filiżanki, coś tam się dzieje, ktoś mieszka i nie wiedzieliśmy, u kogo to się dzieje. Mówi, mąż jest elektrykiem na kopalni, no, mówi, że to podsłuch jakiś, ale nie wiedzieliśmy u kogo i dopiero mego głosu nie poznawała, jak ja czasami rozmawiałam, natomiast poznała Andrzeja głos, bo miał taki charakterystyczny głos. A jeszcze wcześniej zapytała, czy jest u pani pan Andrzej i jakaś pani Ania. Ja mówię, że tak. No i ja wtedy weszłam do domu, Anię z kolei po cichutku wyciągnęłam i weszła Ania do pani Marii, do mieszkania i ja mówię, Aniu, wykręć jakikolwiek numer oprócz zera. No i Ania
A ja mówię, a ja idę do domu. No i słyszę, jak ja z Andrzejem rozmawiam. No i wiedziałyśmy, że dla dobra sprawy to Ania musi wyjechać ode mnie, uciekać. No i tak ja mówię, Aniu, ty jesteś zmęczona, to ja idę na zakupy. Co ci kupić, co byś zjadła na obiad? Ania w tym czasie ubierała się, żeby po cichutku wyjść. No i Ania wyszła, tylko tyle na korytarzu mi powiedziała, że pojedzie w takim razie do Zabrza, do Elżbiety Seferowicz, a ja miałam być o którejś godzinie pod wujkiem. Ale nie mogłam dotrzeć pod wujek, kiedy było wmurowanie tej tablicy, ze względu na to, że już miałam taką obstawę ubecką, że wzięłam nawet taksówkę, żeby tam pod wujek podjechać, ale nie wiedziałam, co się dzieje, a nie chciałam zepsuć całej akcji, żeby pociągnąć ogon za sobą. A okazało się, że oni już wcześniej wiedzieli i już zrobili obstawę. Także jak się Kazik Świtoń, Ania pojawiła pod wujkiem, inne osoby, to zostali zatrzymani, bo w momencie, kiedy ja podjechałam, to z daleka widziałam zatrzymania i zabrali tę tablicę. Stąd ją przewieziono do aresztu, potem do więzienia, do Lublińca i kiedyś właśnie, bo ja starałam się, ale nie mogłam dostać początkowo żadnego pozwolenia, także chyba paczki, a może i już teraz nie pamiętam, w każdym razie załatwiałam zawsze państwa krucjuszów. To chyba ja podpisywałam nawet pełnomocnictwo, chociaż już tego nie pamiętam, bo ja wiele pełnomocnictw jako rodzina podpisywałam. I pamiętam, że dostałam ja widzenie i szwagierka, jednocześnie dostałyśmy, szwagierka Ani. I ona, szwagierka przyjechała do mnie i pojechałyśmy do więzienia do Lublińca. Ale chyba nam nie pozwolono się widzieć. Mogłyśmy tylko, już teraz nie pamiętam, bo to, jak mówię, szmat czasu. Nie wiem, czy się widziałyśmy za nią. W każdym razie mogłyśmy zostawić paczkę. I dopiero jak Ania wyszła z więzienia, to była u mnie Ewa Tomaszewska, bo Ewa też siedziała, to wszystkie. Joanna Gwiazdowa przyjechała. Hania Skowrońska była obrońcą. I chyba tu mecenas Kurcjusz, bo jeszcze wtedy żył. I takie wielkie spotkanie mieliśmy u mnie. Przyjechała pani Byrska, która też opozycją była i pamiętam, że gotowała taką, jakiś kociołek pożyczyłam od sąsiadki i gotowała nam grochówkę u mnie. Już dziewczyny przyjechały z całej Polski i czekały u mnie i Ania bezpośrednio przyjechała do mnie, a Ewa chyba Tomaszewska nie siedziała razem za nią w Lublińcu. Ona chyba tu siedziała gdzieś, bo jej brat Ewy przyjeżdżał do mnie, zatrzymywał się. Zawsze miałam to zaświadczenie, jak mówię, na skierowanie do szpitala. No nie czułam się też najlepiej, ale pani doktor Rudnicka wydała mi takie skierowanie do szpitala i pamiętam, że ona i jej mąż mieli niesamowite kłopoty. Nawet mąż, który był chirurgiem, to nie wiem dlaczego, bo to żona wydawała, ale ani paszportu nie mogli dostać. No, duże, duże kłopoty im robiono właśnie za to, że otrzymałam od niej skierowanie. A potem też miałam dzięki niej ten urlop dla poratowania zdrowia, taki nauczycielski. I kiedy no, rozmawiałam też z doktorem Opalą i profesorem Opalą, który był ordynatorem, i doktorem Kurkowskim, który został z oddziału karnie przeniesiony do izby przyjęć. I właśnie Jurek Kurkowski powiedział, że zawsze, jak tylko zobaczę, że będzie coś się działo wokół mnie, to od razu w taksówkę mam wsiadać i jechać pod szpital i zawsze będę przyjęta. Nawet doktor Opala mówi, że nie chciałby, żebym na jego oddziale leżała, to załatwił obok drugi oddział, gdzie tam miałam, bo i tak już nazywali, że to szpital dla internowanych. No i to było przed 31 sierpnia, kiedy miały być strajki. No i kiedy ubecja przyszła, ja zdążyłam uciec z domu,
taki znajomy taksówkarz mnie, byłam z nim umówiona, także wsiadłam do tej taksówki i on zawiózł mnie pod szpital. I tam leżałam w szpitalu i pamiętam, że no, spotykałam się z różnymi osobami. Często chodziłam na ginekologię do Hani Wiejowej, bo tam ktoś się chciał ze mną zobaczyć, jak ona miała właśnie dyżur. W tym czasie też no, załatwiałam i noclegi, bo pamiętam, że Jasia Górnego chcieli gdzieś tam ściągnąć z Lubelskiego, żeby mógł być w Katowicach. No nie wiedziałam, że był TW, no ale kto by wtedy przypuszczał. Też figurowałam jako jego narzeczona, żeby móc paczki mu do więzienia przysyłać i w procesie jego zeznawać, mimo że byłam starsza od niego kilkanaście lat. No w każdym razie, że no, tak mnie obserwowano w tym szpitalu klinicznym, że do mego pokoju dano kobietę, ubeczkę, dano po udarze ona była. I pamiętam, że do Jurka Kurkowskiego mówię, że daliście mi do pokoju ubeczkę, no bo tylko to jedno miejsce, ona widocznie czekała, aż się w moim pokoju zwolni miejsce. Ja mówię, ale Jurek mówi, nie Teresa, ona faktycznie ze szpitala MSW została przewieziona na neurologię, ale mówi, jest po udarze, ona nie widzi, ma oczopląs, ona tam jeszcze no, bardzo źle się czuje, bardzo poważnie chora. A jedna z pań, która leżała i nie mogła się poruszać, też była po udarze, a my wymieniałyśmy sobie książki, ona miała religijne, jakieś tam inne. Razem się też modliłyśmy i wiedziała, że ja przystępuję co dzień rano, ja i ona przystępujemy do komunii. No więc wiedziała, że jestem osobą taką godną zaufania i kiedyś ona mi mówi, kiedy na jakieś badania zawieźli tą ubeczkę, ona mi mówi, pani Tereso, jak pani wychodzi gdzieś na spacer, bo to była piękna jesień, wrzesień przepiękny, wychodzi pani do parku, to ona wstaje i przegląda pani rzeczy, co pani czyta i pod materac zagląda. A Jurek twierdził, że ona jest no, bardzo ciężko chora. I ja kiedyś też nad ranem się obudziłam, patrzę, a ta ciężko chora osoba, bo zawsze mnie zadziwiło, że ona ma taki idealny makijaż, takie idealne kreski nad powieką zrobione. I ja myślałam, no ledwie widzi, jakiś oczopląs ma, coś tam jeszcze, a te kreski codziennie ma idealnie. I nad ranem się obudziłam, świt był, a ona ma lusterko i sobie siedzi i maluje te kreski. No to już wiedziałam, kto to i ta pani Krystyna właśnie też mnie ostrzegła. No i do końca Jurek też nie mógł uwierzyć, ale potem dali innego ubeka na oddział, który siedział na korytarzu i tak do 12 w nocy na tym wózku siedział i pod latarnią na środku korytarza i udawał, że czyta coś tam. Czyta nawet parę słów z nim czasami zamieniłam. Tam co ciekawego czyta i tego coś tam mi odpowiedział. I oni nie wierzyli do momentu, kiedy przyszła z urlopu ich koleżanka lekarka, która miała w SB brata. I mówi, słyszałam, że ponoć u was Baranowska na oddziale leżała. I mówi, tak ją pilnowali i nie mogli upilnować. Mówi, jeden to do 12, do pierwszej w nocy siedział na korytarzu i czytał, mówi, i nie mogli jej upilnować, a ona i tak się spotkała z kim chciała i tak się spotkała. No więc dopiero wtedy uwierzyli, jak ta koleżanka lekarka powiedziała, jak wróciła z urlopu, powiedziała, że byłam tak w szpitalu strzeżona. No i to i tak cały czas było, także wiedziałam, że już mam podsłuch, że muszę, i był organizowany strajk. To był chyba 82 czy 3 rok. Teraz po latach to miał być ogólnopolski strajk. No to wiedziałam, że mnie przymkną przed tym strajkiem. I faktycznie zgubiłam ogon. Wyskoczyłam z mieszkania, kiedy
ubecy, nie szłam do swojej windy, tylko zaczęłam biec korytarzem i któryś mówi, łapcie jej, łapcie, bo ona idzie do drugich wind, bo ja na koniec budynku, ja miałam korytarz, ósme piętro, to był korytarz przelotowy przez cały budynek super jednostki i biegnie tam do tamtych wind. I ja zdążyłam wskoczyć do windy i nie pojechałam na dół, tylko do góry pojechałam. I oni pogubili się, a ja wjechałam na 11 piętro i tym 11 piętrem kluczyłam po różnych tych labiryntach i poszłam na 8 piętro, na 7 piętro do tych moich dwóch kolegów. No i tam się u nich schowałam i tam nocowałam. I oni z tej zemsty, ponieważ nie mogli mnie złapać, a strajk był chyba nieudany, bo tylko zakłady jakieś futrzarskie w Nowym Targu strajkowały. No w każdym razie nie był to na pewno ogólnopolski strajk. I oni rano rozwiesili klepsydry w Katowicach, całe centrum okleili Katowic. Centralny Szpital Kliniczny, Kościół Piotra i Pawła, Pałac Biskupi, katedrę. No, w rynku było kilkanaście klepsydr, okleili, że nie żyje. No i w klatkę schodową tam, gdzie ja mieszkałam i na dole, na drzwiach. Także ludzie myśleli, że zostałam zabita, że nie żyje, zaczęli znicze palić, składać kwiaty. I właśnie przyszedł do tego Marka Słowińskiego Wiesiek Rajski i mówi: Teresa, a ty nie żyjesz? Ja miałem głupotę opowiadać. No tak, ty nie żyjesz. Ja się zdenerwowałam, więc żarty sobie opowiadasz. No tak, ludzie się zbierają pod twoim mieszkaniem, pod twoimi drzwiami, palą na dole super jednostki, palą znicze, kwiaty składają, bo wszędzie są klepsydry. No i Andrzej wyszedł, mówi, to ja wyjdę po bułki i zobaczę. No i faktycznie wyszedł po bułki do sklepu i mówi, faktycznie wisi klepsydra. Potem się dowiedzieliśmy, że tych klepsydr jest więcej i Jurek Kurkowski też mi opowiadał, że zerwał tą, bo to na izbie przywięć wywiesili klepsydrę i zerwał klepsydrę i pobiegł do Grzegorza Opali, żeby pokazać, że coś takiego. A Grzegorz mówi, słuchaj, Teresa na pewno żyje, bo jeszcze kontakt z nią niedawno miałem, a to jest prowokacja ubecka, niepotrzebnie zerwałeś klepsydrę, bo chcą wiedzieć, kto się tym zainteresuje. I Jurek zjechał z powrotem na izbę przyjęć, a w tym czasie już druga klepsydra w tym samym miejscu wisiała. Także tak to wyglądało. Mam nadzieję, że długo będę żyć.